Śmierć bliskiej osoby to źródło niewyobrażalnego cierpienia. Człowiek, który musi zmagać się z taką stratą, traci nagle radość życia oraz poczucie bezpieczeństwa i sensu. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji źródłem ukojenia bólu i rozpaczy staje się często alkohol, który prawie natychmiast wprowadza nas w stan relaksu, ukojenia i spokoju. Niestety to uczucie jest chwilowe i aby trwało jak najdłużej, potrzebne są kolejne, coraz większe dawki trującej substancji, której spożywanie prowadzi do uzależnienia, rodząc kolejne problemy. Jak więc możemy pomóc komuś, kto sięga po alkohol, aby przeżyć żałobę? W tym przeżywaniu to jest dużo smutku i też obawy o to, jak ułożyć tę rzeczywistość po śmierci osoby najbliższej. I no, okres pandemii też nas tutaj doświadczył mocno, bo też ta śmierć już od początku rozwoju pandemii jakby trochę nawet zmusiła nas do takiego skonfrontowania się z tym, czym w ogóle śmierć dla nas jest, tak? Ale pracując w ostatnich właśnie tych 2 latach z pacjentami, czy z pacjentkami też, bo tutaj też mówimy o kobietach, które traciły kogoś ważnego, bliskiego, czy to partnera, czy męża, no to możemy powiedzieć, że to są śmierci spowodowane też właśnie rozwojem choroby COVID-19, ale też osoby, które były uzależnione od alkoholu i umarły, tak? Zmarły też czasem w tej okoliczności, że były zarażone tym wirusem. I teraz w zależności od tego, jak ta śmierć nastąpiła, czy to była śmierć w domu, tak? Gdzie osoba była przy tej śmierci, czy też osoba wiedziała o tym, że choruje jej partner, ale już nawet od jakiegoś czasu nie mieszkał ten człowiek ze sobą tą uzależnioną, to i tak zmierzy się z tą pustką, którą powoduje odejście tej bliskiej osoby. Zdarza się właśnie w tym pierwszym etapie zaprzeczania śmierci, bo jest też właśnie ten etap poprzedzony też szokiem, tak, informacją, to jest też ciekawe, bo trzeba powiedzieć o tym, że osoby, które nawet rozstały się, tak, z alkoholikiem, ustalając z nim wyprowadzkę, separację, bo już nie były w stanie znieść picia tej osoby, to pomimo tej wyprowadzki i rozłąki, chcę powiedzieć, że tę fazę szoku, zaskoczenia z powodu śmierci przeżywają równie silnie. I wtedy właśnie przychodzi często taka myśl o sobie, nie każdej, ja mówię o tych osobach, które mają mniejszą umiejętność radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami. To chyba jest też właśnie ważne, żebyśmy tutaj powiedzieli o tym, że mamy większą lub mniejszą umiejętność radzenia sobie z przykrymi stanami, takim właśnie smutkiem, stratą, uczuciem lęku przed tym właśnie, przed tą przyszłością, przed tym, co będzie po odejściu, po pogrzebie. I wtedy właśnie pojawia się taka myśl, tak, wydaje się wtedy krótkotrwała, że skorzysta ktoś z alkoholu, żeby uśmierzyć te cierpienie, uśmierzyć ten smutek. I zdarza się właśnie, że to jest też osoba, która jest
osobą w późnej dorosłości, czyli ma 60 lat, 70, tak? I mówi o tym, że w tej późnej dorosłości po stracie małżonka zaczęła nadużywać tego alkoholu i trafia tutaj też po pomoc. Mechanizm jest ten sam, który opisywałam na początku. Alkohol dosyć łatwo i szybko, tak, trafia do, wypity alkohol trafia do krwiobiegu, więc przynosi tę ulgę, przynosi to uczucie przyjemności. I jeśli też osoba właśnie jest w tej stracie, jest w wieku tych 60-70 lat, to często te osoby mówią, że właściwie mają rozległą pustkę, nic ich nie mobilizuje, żadna praca. Czasem też właśnie nie mają udziału w pomocy przy wnukach, więc są sami w domu i ta samotność ich po odejściu tego partnera też właśnie nie jest łatwa dla nich do zaopiekowania, a alkohol staje się tutaj atrakcyjny. Co więc powinniśmy zrobić, by pomóc osobie w żałobie, pijącej alkohol w niebezpieczny sposób? Z pewnością mówić wprost o tym spożywaniu alkoholu, tak jak wobec każdej osoby uzależnionej. Nie mówić jakimiś ogródkami, tak, nie chcąc urazić, tylko po prostu powiedzieć: mamo, widzę, że sięgasz po alkohol, pijesz. Co się takiego dzieje, tak? Zacząć rozmawiać ze swoim rodzicem właśnie w tym wieku starszym, żeby ten problem nie był też marginalizowany, odpychany, że jest mniej ważny. Nie, on jest bardzo ważny, bo część osób, której bliscy jakby nie dają tej pomocnej dłoni w porę, no to ten proces korzystania przechodzi w nadużywanie alkoholu, a następnie właśnie w taki rodzaj uzależnienia, do którego czasem bliscy mówią: już nie wiem, jak powiedzieć mamie, żeby przyszła do pani, tak? No i jeśli rozmowa z osobą starszą, nadużywającą alkoholu, nie skutkuje, to z pewnością można zwrócić się do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i złożyć taki wniosek o leczenie. I ten wniosek będzie procedowany, tak? Różny jest styl działania komisji, ale z reguły jest też tak, że osoba, która jest we wniosku wskazana jako osoba nadużywająca alkoholu, jest zapraszana na rozmowę do komisji. Nie jest to komfortowe, ale jeśli odbywa się to przy takiej uczciwości, że najbliżsi mówią: mamo, jeżeli nie chcesz się zgłosić do psychologa czy psychoterapeuty, tak, czy do punktu konsultacyjnego, czy do poradni, czy do gabinetu prywatnego, bo czasem też i ta droga jest możliwa, tutaj może o niej mniej powiedziałam, to złożę taki wniosek, bo chcę ratować twoje zdrowie. I chcę powiedzieć, to jest ważne, żeby nie rezygnować z prób leczenia osób też w późnej dorosłości, bo to jest bliska osoba w rodzinie i chcemy przywracać zdrowie każdej osobie, również właśnie w osobie w wieku, nie wiem, 65, nawet 70 lat, czy 60, no to już jest taki okres, kiedy naprawdę jeszcze ta terapia jest efektywna, chociaż trzeba zaznaczyć, że to nie jest taka norma, bo kiedyś te osoby mniej były włączane do terapii, a teraz pomimo tej pandemii procesy terapeutyczne w poradniach są realizowane
i myślę, że te osoby również należy włączać. Cykl filmów poświęconych profilaktyce uzależnień sfinansowano z budżetu miasta Białystok.